Bordelówka Warszawa. Jajka tu bardzo drogie, że wszyscy z całej wiochy Warszawa znajdują się tylko jajka. A oni drogo biorą i w ten sposób zarabiają duże pieniążki na siebie, swoje rodziny, swoje wszystko. Warszawa, żebracznica, no. Kto? Co? Wywiad żebraków, lub jak najwięcej pieniędzy wyżebrać, to trzeba wiedzieć kto, co i no, bo to 3 miliony to nikt nikogo nie zna, ale musi tak udać, że zna, wywiad przeprowadzić, ile zarabia, ile może mieć pieniędzy, ile może dać, a to nie ma tak, żeby dać, jak ktoś lubi, to da, a co to znaczy, że ma dać? Żeby Łowicz tak myślał, Lipska myślała, a ktoś ma dużo, to musi dać. Ja mówię, nie, to wcale nic nie musi. Jak kogoś lubi, jak chce, to da. Ząbkowska. No i tutaj będziemy mieli bazar bardzo ciekawy. Bazar Różyckiego właśnie, o którym my tak trąbimy, że pomiędzy bazarem Różyckiego, a bazarem Szymbeka. Tu jest Ząbkowska. Bazar Różyckiego.